Najlepsi klienci są z polecenia. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Popatrz. Kimkolwiek jesteś, jeśli zapytam cię na przykład o... Wiesz, muszę zrobić remont w domu, szukam jakiejś sprawnej ekipy. Kurde, mam problem, wiesz, prawny. Znasz jakiegoś normalnego, skutecznego prawnika? Mamy problemy z dostawami. Nie znasz jakiejś firmy transportowej, kurde, solidnej takiej. Lub. Już trzy agencje marketingowe zmieniałem. Każdy obiecuje cuda na początku, a potem, wiadomo, może znasz jakichś normalnych ludzi, którzy znają się na robocie? Lub gdybym był kobietą, powiedziałbym tak: hej, Paznokcie muszę sobie zrobić, a ta moja zamknęła zakład. Znasz kogoś? Cholera, ten mój księgowy to osioł. Muszę go zmienić. Znasz kogoś godnego polecenia? Lub. Wiesz, sprzedaję mieszkanie. Kurde, znasz kogoś, kto mógłby nam pomóc jakoś zająć się tym? I tak jest ze wszystkim. Ogrodnik, okna, jakie kupić, gdzie, jaki laptop, w którym miejscu, restauracja. Albo chcemy zrobić remont łazienki. Gdzie kupowaliście swoje płytki? I co powiedzą wtedy? A wiesz, kupiliśmy tam i tam. Ale daj spokój. Nie to, co chcieliśmy. E, tydzień czekaliśmy, a i tak przyszły w innej cenie. Gdybym Cię, bie, Ciebie zapytał, z pewnością poleciłibyście kogoś pod jednym warunkiem, że doświadczyliście czegoś Dobrego tam, w tej firmie, z tym człowiekiem, z tym produktem. Zapamiętaliście to jako dobre. Nie, i to za mało. Jako bardzo dobre doświadczenie. Jeśli tego doświadczyliście, to będziecie polecać. Bo polecenia to prawda. To faktyczne, ponadprzeciętne doznania, efekt, jaki otrzymaliście, doświadczyliście u kogoś, z kimś, z czymś gdzieś. Tak powstają polecenia, czyli to, o czym marzą wszyscy handlowcy, marki, firmy. Aby nas polecali. I będą pod warunkiem, że zrobisz coś ponadprzeciętnie, że zadbasz o to, aby Twój klient doświadczył czegoś dobrego poza produktem i usługą. Aby zapadło to w pamięć, musi dotykać sfery uczuć, szacunku, bezpieczeństwa, zrozumienia. A nie tylko faktury. Po prostu, jeśli dasz, dbasz o jakość pojedynczej transakcji, każdej, to masz szansę na to, aby ludzie cię polecali. Jeśli dbasz o to, aby twoi klienci otrzymywali to, co chcieli, więcej niż chcieli, lepiej niż chcieli, niż się spodziewali, to to zapamiętają. Jeśli skupiasz się tylko na transakcji, na pieniądzach, umknie ci to, co najważniejsze ten magiczny customer experience. Czyli suma wszystkich odczuć po kontakcie z Tobą, z firmą, z marką, z produktem. Jeśli jest ponad przeciętna ta suma, będą polecać. Tak jak Ty to robisz, kiedy ktoś zapyta Ciebie o cokolwiek. Jeśli tylko masz doświadczenia z tym związane. Polecisz, zapewniam, to jest pewne. Polecenia to nie magiczny trik. To rzeczywiste odczucia klientów, czyli również. Twoje. Czy warto to robić? Czy warto dbać o jakość każdej pojedynczej transakcji? O odczucia klientów z tym związanych? No, czy warto? Nie wiem. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat i tyle. Ja powiem tylko tak, że to się po prostu opłaca. A jeśli tego nie robisz, lub robisz to za szybko, pobieżnie, po łebkach, tak standardowo, powiem tylko tyle. To się tylko opłaca, to się zawsze opłaca. Obserwując pracę wielu handlowców w wielu branżach, bo taką mam pracę, yy, wszędzie widzę ludzi, którzy cały czas poszukują klientów, ganiają za nimi. Jest znacznie mniejsza ilość tych, który, do których klienci dzwonią i sami przychodzą. Tych jest o wiele mniej. Znam kilkudziesięciu agentów nieruchomości, którzy co chwila cały czas ganiają za ofertami, za klientami, o tej wyłączności gadają z nimi. I znam trzech, w tym jednego bardzo dobrze znam, e, którzy nie dzwonią wcale, nie pozyskują tak zwanych nowych ofert od klientów, a i tak mają mnóstwo pracy, bo klienci dzwonią do nich. A jednego znam bardzo dobrze takiego agenta. Bo nasza sąsiadka poleciła panią, bo koleżanka z pracy dała mi telefon do pani, bo i tam jest wiele powodów różnych. Jeśli starasz się dobrze wykonywać swoją pracę, będziesz mieć klientów z polecenia. Amen. Jeśli tylko starasz się, to będzie się dziać. Ale, aby działo się mocniej i częściej, lepiej, skuteczniej, ciągle, no to musisz starać się bardziej, mocniej wpływać na to, aby ludzie Cię polecali. I są na to nieoczywiste sposoby, które w tym podcaście usłyszysz. Podpowiem kilka takich. Oczywiście, powtórzę raz jeszcze. Jeśli robisz rzeczy po łebkach, na się, byle jak, nie słuchaj dalej. To bez sensu. Ale jeśli zależy Ci rzeczywiście na sukcesie, w tym na pieniądzach, które łatwiej przychodzą, to oglądaj. Aby rzeczywiście klienci cię polecali, musisz robić znacznie więcej niż się wydaje. No, jeśli chcesz mieć frajdę w pracy, spokój i pieniądze. To samo to się nie zrobi. Musisz to po prostu uczynić sam. Tak mówiąc just do it. Dobra. Jak? Jak najszybciej. Inaczej patrząc na to, umieszczanie świadomie w swojej strategii sprzedaży, procesu, który skupiony jest na poleceniach, spowoduje, że wzrasta lojalność klientów, powtarzalność, pewność prowadzenia biznesu. Mogą maleć wydatki marketingowe, to wiadomo. A poza tym klienci z polecenia są jakiś inni. Nie negocjują tak bardzo. Wszystko dzieje się prościej, łatwiej, szybciej, przyjemniej. Warto z takimi prowadzić biznes. Popatrz. Twój marketing, twoja sprzedaż nie kończy się z chwilą wystawienia faktury lub po powiedzeniu sobie do widzenia. To nie koniec. Rzeczy dzieją się dalej. Z jedną drobną różnicą. Otóż wtedy dzieją się już bez twojego udziału. Ale one się dzieją. Jeśli zadbasz o to, co dzieje się właśnie wtedy, kiedy cię nie ma, co czują twoi klienci, a w konsekwencji co mówią, czym dzielą się z własnym otoczeniem, czyli wydłużysz swój proces sprzedaży o ten element, to masz szansę na to, aby klienci przybywali do ciebie sami z polecenia częściej. Ok, nie róbmy z tego filozofii. To są proste rzeczy, które nie wymagają jakichś studiów, szkoleń i nie wiadomo czego jakiejś wielkiej wiedzy. Wymagają chęci, zaangażowania i każdy może to robić. Wystarczy tylko chcieć. A jeśli poza chęcią dołożysz kilka prostych elementów, które tu usłyszysz w tym podcaście, no, to masz gwarancję sukcesu i tyle. To to jest pewne. Ale poczekaj. Po kolei. Najpierw posłuchaj tego, bo sprawy trzeba zrozumieć. I najpierw zaczynać od początku. Joe Girard. Prosty. Człowiek kilkadziesiąt lat temu odkrył to na cmentarzu. Zobaczył tłum ludzi i zainteresowało go to. Zapytał kogoś, czy to ktoś sławny zmarł? Nie, pewien starszy pan mieszkający niedaleko. I rodzina, znajomi, przyjaciele, inni przyszli go pożegnać. Policzył ich wszystkich. Okazało się, że było ich 250. Jeden człowiek, 250 osób. No i tak to nazwał. Prawo 250. Bo jeśli zwykły, normalny człowiek ściąga na swój pogrzeb 250 osób, to znaczy, że oni go znali, że miał z nimi kontakt. I tak, w głowie prostego Girarda nastąpi błysk. Od tego momentu w każdym kliencie, z którym rozmawiał, widział nie tylko tego, z którym rozmawia, widział tłum stojących za nim niewidzialnych ludzi. Ale oni tam są, ten tłum. To właśnie ludzie, z którymi mój klient ma kontakt. Dziś i w przyszłości. Czyli nie rozmawiam tylko z tym klientem, którego widzę tu i teraz, raczej rozmawiam z przedstawicielem większej grupy osób, a ten jest tylko ich reprezentantem. Tak trzeba myśleć. I tak to sobie on wytłumaczył. I kompletnie zmodyfikował swój proces sprzedaży, wiedząc, że ten jeden klient może mieć, może mu przyprowadzić wielu innych. No, może też tego nie zrobić, lub może spowodować, że niektórzy w ogóle do niego nie przyjdą. A więc Muszę tak się z nim komunikować, rozmawiać, jakbym rozmawiał z całym tłumem. A że sprzedawał samochody, wiedział, że nie je samochody jakiemuś tam Kowalskiemu, tylko wielu Kowalskim. I w tym doszedł do perfekcji. W wywiadach pytany, jak to zrobił, jak to możliwe, że w ciągu 12 lat. Facet sprzedał 13 tysięcy samochodów z ręki do ręki, jeden do jednego. Odpowiadał, że w życiu nie sprzedałem nikomu żadnego samochodu. Zawsze kupowali Girarda. I w tym rzecz właśnie. OK, kilka sugestii, jak to robić. To znaczy, abyśmy się dobrze zrozumieli. To, co sprzedajesz, musi być OK, bardzo OK. Jeśli to usługi, to tym bardziej muszą być bardzo mocno OK. Bo bez jakości zapomnij o poleceniach. Cokolwiek robisz jako człowiek, handlowiec lub jako firma, marka, musi być dobre, wyjątkowe. Im lepsze, tym lepsze. A jeśli sprzedajesz jakieś nudne, banalne produkty, wyjątkowa musi być forma sprzedaży. Czyli nieważne co sprzedajesz, ważne jak to robisz, ważne jesteś ty. Joe Girard w swojej książce nazwał to prawem 250. Nieważne jak to nazwiesz i, 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 i jaką liczbę postawisz na końcu. Ważne, że każdy klient, każdy człowiek, z którym rozmawiasz, nie żyje na bezludnej wyspie. I każdy może sprawić Ci kłopot, mówiąc o Tobie źle. Może nic nie mówić, może nic się nie wydarzyć, jeśli podczas Waszych e, kontaktów, Waszego kontaktu nie wydarzyło się nic, co zapamiętaj. Po prostu było normalnie, średnio, byle jak, standardowo, ale mogą też przysparzać ci nowych kolejnych klientów, jeśli tylko dasz mu powód do tego klientów z polecenia, czyli tych najlepszych. Rozmowy handlowe, procesy sprzedaży trwają dłużej niż do, do wystawienia faktury. Do powiedzenia sobie do widzenia. One trwają dłużej dalej, bez ciebie, i wtedy dzieją się rzeczy te najważniejsze. Najlepsi klienci pochodzą z poleceń. Produkuj ich dzięki swojej pracy. Jak? Jak najszybciej. <noise> Inaczej to ujmując, aby ludzie Cię polecali, musisz klientów zatrudniać do pracy w dziale Twojego marketingu. Ale to Ty musisz ich zatrudnić, bo oni mogą tego nie chcieć albo nie wiedzieć. A najlepiej, jak nie wiedzą, że są zatrudnieni. No i jeszcze raz powiem, jak to zrobić? No, jak najszybciej. To się po prostu opłaca. Jest mnóstwo sposobów opartych o to, yy, czy zadbasz o pozytywne odczucia klienta. Pokażę Ci kilka nieoczywistych metod. Zastanów się, czy i jak zaaplikować je do siebie. Albo wymyśl inne. Przede wszystkim zadbaj o to, co po transakcji. Jak? Oczywiście, jak najszybciej. Albo może być tak. Popatrz, na przykład, zazwą do klienta. Jakiś czas po dokonaniu transakcji, zapytaj, czy wszystko w porządku? Po prostu. Zapytaj tylko o to. Daj znak, że w razie potrzeby, w razie problemu jesteś do dyspozycji. Niczego wtedy nie sprzedawaj, nie proponuj, nie dosprzedawaj. Niczego to nie ten moment, bo wtedy zginie to, co masz zrobić. Po prostu pokaż zainteresowanie. Czy wszystko działa? Czy klient rozumie, co kupił? I czy wie, jak to używać? Czy efekt, jak obiecywałeś, podczas transakcji się wydarzył, i czy klient go odczuwa, widzi i rozumie. Nie nazywaj tego czasami obsługą postrzebażową, bo to, to nie wiadomo, co to znaczy. To może kojarzyć się z tym, że obsługa postszarzarzowa polega na tym, że jak klient zadzwoni z pretensją, no to go tam coś załatwimy. No a to nie tak. Jeśli pracujesz w salonie, w sklepie, na przykład, kończąc rozmowę z klientem, Żegnasz się, prawda? W jaki sposób się żegnamy. Okej. Okay. Ale jeśli to możliwe, to odprowadź go do wyjścia. Oczywiście, jeśli pracujesz w jakiejś kastorami albo czymś takim, no to nie, nie łaj z każdym do wyjścia, bo to nie ma sensu, nie rób tego. Ale popatrz, zamiast. jeśli o, Zamiast o klientach zaczniesz myśleć o ludziach jako o swoich gościach, no to goście odprowadza się do wyjścia, prawda? Jeśli masz w domu gości, to tak robisz, prawda dlaczego? No, Bo wiesz, że tak trzeba. Yy, I tak już, i tak trzeba, więc nazywaj. Traktuj i nazywaj. W myślach ludzi jak gości, a zobaczysz, że gości inaczej się traktuje niż klienta. I tak traktuj swoich klientów jak gości. I to nie będzie dotyczyło tylko pożegnania, to się samo ustawi inaczej. Jeśli współpracujesz z klientem w sposób trwały, na przykład świadczysz jakąś usługę dla niego, i to trwa. Obojętnie co to jest: spedycja, transport, usługi marketingowe cokolwiek, na przykład produkujesz coś dla kogoś i dostarczasz to cały czas tak jesteś w jakimś ciągu produkcyjnym pewnie chcesz, żeby ten kontrakt ta usługa trwała jak najdłużej no to zadbaj o to jak? oczywiście, jak najszybciej a jak? z reguły w takich wypadkach ludzie kontaktują się ze sobą wtedy, kiedy ktoś coś chce, lub kiedy e, jakiś problem się na przykład pojawił tak? lub kiedy wysyłamy fakturę lub kiedy w umówionych terminach spotykamy się i tam sobie coś podsumowujemy jakieś prace, efekty lub z wielu innych powodów wynikających ze stałej współpracy. Aha. Czasami jeszcze w okolicach świąt się ją kontaktujemy. Wysyłamy kartkę jedną z setek wtedy, kiedy wszyscy wysyłają. I taki klient otrzymuje setki różnych kartek, i Twoja też tam ginie. Pamiętaj o tym. To do tego wszystkiego dołóż jeden element. Skontaktuj się w nieoczekiwany sposób. Wtedy, kiedy nikt się tego nie spodziewa i Ty nic nie chcesz od klienta. Zadzwoń i poproś o rozmowę i zapytaj. To może być na przykład coś takiego. Wie pan, współpracujemy ze sobą już jakiś czas, i powiem wprost, zależy mi na dalszej współpracy. Dlatego, wiedząc, że rzeczy dobre nie zrobią nam krzywdy, a rzeczy złe mogą, po prostu tak po ludzku pytam, jak pan ocenia to z własnej perspektywy, naszą współpracę? Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić inaczej, lepiej? Może jest coś, czego my nie dostrzegamy, a Pan tak. Zrób to. Zobaczysz, jakie efekty dają takie rozmowy. To magia jest. Tylko nie kopiuj tego tekstu. Wymyśl to sobie, przerób po swojemu. Jednocześnie wyobraź sobie, e, gdyby do Ciebie jako klienta ktoś zadzwonił i mniej więcej tak zapytał, to co o nim pomyślisz? No, pomyślisz pewnie, że zależy mu, że nie boi się, jest zaangażowany, otwarty. Na współpracę, również na krytykę. Czy czasami takimi ludźmi nie chcemy się otaczać i pracować mocniej, bardziej? Dzięki takim rozmowom możesz dowiedzieć się rzeczywiście czegoś, co sprawia kłopot klientom, a nie mówią o tym i unikniesz dzięki temu kłopotów. Możesz też dowiedzieć się o planach klienta, a to może oznaczać zwiększenie zakresu waszej współpracy. Bo to luźna, pozytywna rozmowa, bez spinki sprzedażowej, nastawiona, no właśnie, na co? Taką rozmową pokazujesz, że tobie zależy bardziej. I chcesz to zainteresowanie, to szacunek, to faktyczna troska o efekty. To jest to, czego wszyscy oczekujemy. A tak rzadko otrzymujemy. Daj to swoim klientom, a przekonasz się, jakie efekty wrócą do ciebie, i to jest za darmo. Takich ludzi, takie firmy się poza tym poleca. Dlaczego? No, bo warto ich polecić. Polecenia nie rosną same na drzewach. Wpływaj na to, aby rosły dla ciebie i kontroluj to. Nie ma nic złego, jeśli w trakcie takiej czy innej rozmowy po prostu poprosisz o to. Tak, po ludzku, normalnie. Jeśli ktoś z pana znajomych byłby zainteresowany tym czymś, co sprzedajesz. To po prostu będę wdzięczny i zobowiązany za dobre słowo u nas. Tak? Proszę tylko, aby ten ktoś powołał się na pana, skąd otrzymał kontakt do mnie, to jest ważne. No, to powiedz. Dlaczego? Bo jeśli to się stanie, to dasz znak temu klientowi, że właśnie z jego polecenia zgłosił się ktoś, powołując się na pana i że dziękujesz za zaufanie i zajmiesz się tym klientem. Ze szczególną uwagą. Bo to klient przez Pana polecony. To zrób zawsze, o ile potrafisz zidentyfikować tego polecającego. Popatrz. W żadnym wypadku nie mówię tu o wynagradzaniu klientów za te polecenia. To jest sztuczne. I działa wtedy, kiedy płacisz za to. Lub gratyfikujesz w jakiś sposób tych polecających klientów. Nie od tego zaczynaj. Ludzie będą polecać, jeśli będą mieli co i kogo polecić. Jeśli twój proces sprzedaży opierasz o kupowanie poleceń, o płacenie za nie, to nie jest trwałe. I poza tym kosztuje. A jeszcze poza tym, nie powoduje, że zacznie się starać bardziej. Tylko płaci za to, więc starać się nie trzeba. No dobrze, nigdy nie mówię zawsze i zawsze nie mówię nigdy. Każdy decyduje sam, e, Projekty, w których klienci otrzymują gratyfikację za polecenia, to też narzędzie do zwiększania sprzedaży, pod warunkiem, że poza gratyfikacją jest też jakość. Nie jakość, tylko jakość. No to dlaczego nie? E, pomyśl, jak to zrobić inaczej albo lepiej. Wynagradzaj klientów, jeśli już chcesz, za polecenia, oczywiście, ale wtedy, kiedy zrobią to sami, z własnej woli. Nie dlatego, że otrzymają coś w zamian. Tak, zaskoczysz ich bardziej. Nie kupuj poleceń. Zorganizuj to tak, aby ludzie polecali cię tą firmę z własnej woli. A jak to się stanie i zidentyfikujesz polecającego, wtedy go wynagródź w jakiś wartościowy sposób. I to jest o wiele lepsze doświadczenie i do tego trwałe. Z za polecenia jest tak jak z tankowaniem samochodu. Zatankujesz, to jedzie. Nie zatankujesz, to stanie. Idea. Jeśli dziś, teraz powiedziałbyś mi, że szukasz firmy na przykład kurierskiej, wiesz, jakieś takiej taniej, ale żeby była solidna, tania i solidna, no to jest dobre, to odpowiedziałbym ci tak. Jasne, cena ma znaczenie, pewnie, ale czy rzeczywiście zależy nam tylko, żeby było jak najmniej, żeby jak najmniej zapłacić? Czy czasami nie spowoduje to, że Twoi klienci odczują, że oszczędzasz? Jaki efekt chcesz osiągnąć u swoich klientów? Jeśli miałbym polecić, to tylko impost. A ile to kosztuje? Nie wiem. Ale wiem, że pracują na poziomie nieosiągalnym dla innych. No może najtańsi nie są, ale jeśli umiesz sprzedawać i wiesz, jak tworzyć swoje ceny, umiesz osiągać swoją rentowność, to nie żuluj na wszystkim, bo taniej nie oznacza lepiej. Jest taniej. Ale czy na pewno jest lepiej? A poza tym twoi klienci mogą to wyczuć. Czy taniej nie spowoduje, że mniej sprzedasz? Bo coś jest taniej, a przez to może być do dupy. Jeśli firma kurierska, to tylko impost. Teraz mówię szczerze. Tak, polecę ją każdemu, bo wiem jak ta firma działa. Doświadczyłem tego osobiście. Ale wszystko zaczęło się od telefonu ich pracownika. Z trzech firm zadzwonili do mnie, doradcy, po złożonym zapytaniu przeze mnie. I pracownik Impost zrobił to w taki sposób, że nawet nie myślałem o, o nikim innym. Był świetny, to był zawodowiec. A potem okazało się, że to, co mi mówił, to sprawdziło się. Więc jeśli mnie spytasz, jaką firmę polecę, to ja powiem tylko Impost. Ja bym żadnej innej nie szukał. I dam numer do tego pana, który do mnie dzwonił. I teraz co ciekawe, to nie jest opłacone. To teraz powiedziałem. Po prostu tak uważam i daję. Taki przykład i nikt mi za to nie płaci. Poza tym, jego numer przekazałem kilkunastu klientom właśnie. Firma, z którymi współpracuje, bo coś się działo z ich kurierami. No i tam ci byli tańsi początkowo, początkowo oczywiście. Najlepsi klienci pochodzą z poleceń. Produkuj ich dzięki swojej pracy. Jak? Jak najszybciej. Dobrze, inny przykład. E, popatrz, jeśli pracujesz na dużej skali klientów i no, nie da się do każdego zadzwonić, wiadomo, możesz prowadzić taki substytut tego telefonu. Popatrz, e, wyobraź sobie, że dokonałeś jakiegoś zakupu, cokolwiek to jest, do domu, do firmy, nie, sprawa została załatwiona i wszystko gra, jest dobrze, nawet bardziej niż dobrze. A tu po kilku dniach do, od zakupu otrzymujesz przesyłkę, kurier, no, może być in post. E, może to być list zwykły, ale nie e-mail, tak? Niezwykła poczta. E, to, to ma być namacalne, fizyczne. Może być po prostu koperta. Kurier na ręce osoby, z którą zrobiłeś ten biznes. Otwierasz, a tam kartka, wizytówka, cokolwiek, co możesz wziąć do ręki, tak? Żeby mieć. Ze słowem, dziękuję za zaufanie. Wierzę, że wybór naszej firmy i mnie okaże się, okazał się trafny. A gdyby stało się coś, jestem do dyspozycji Proszę śmiało pisać, dzwonić. Zależy nam, mnie, na tym, aby nasza współpraca i pana inwestycja spełniła pańskie oczekiwania. Pana doradca Tomasz Iksiński. Mail, telefon, uśmiech. Jeśli masz jakieś gadżety firmowe, drobne, wsadź tam mały upominek I tyle. Niczego nie oferuj, nie dokładaj tam jakiś ulotek. To, co masz zrobić tą przesyłką, to sprzedać dalszą współpracę. Właśnie z tobą i twoją marką. Firmą, produktem. Nic tam nie dokładaj. Popatrz, to po prostu miłe jest i zostaje w pamięci. Poza tym przypominasz, z kim zrobił klient biznes, a przecież zależy ci, aby cię zapamiętał. Prawda? Wyróżni się albo zgin. No to wyróżni się albo zgin. Poza tym takich ludzi, takiej firmy, się właśnie polecam. W pewnym hotelu wprowadziliśmy. Nietypowe rozwiązanie. Zrobiliśmy zdjęcia polaroidem, takim starym, gościom hotelowym podczas ich pobytu, aby było fajnie, na pamiątkę. Ale nie dawaliśmy im tych zdjęć. Mówiliśmy im, że to do, do galerii naszej idzie. No tak. Ale po ich wyjeździe wysyłaliśmy kurierem przesyłkę. Gdzieś tak po trzech, czterech dniach. A w niej dziękujemy, że byliście. Z nami. Miło było Was gościć. A jeśli będziecie ponownie wybierać się nad Polskie Morze, pomyślcie o nas ciepło. I polaroidowe zdjęcie zrobione gościom w recepcji, uśmiechnięci, weseli, na urlopie, w krótkich spodenkach, na tle logotypu hotelu, z uroczą, uśmiechniętą recepcjonistką. Fajne, co? Po powrocie z urlopu ludzie dostają taki strzał rzeczywistości. No tu weź na urlopie raktora w ten bęc z urlopu wpadają w tryby codzienności pracy. A tu nagle po kilku dniach takie wspomnienie oryginalne, przesłane. Uśmiechną się, prawda? Przypomnij się, coś ciepłego się wydarzy. Ilość powrotów do tego hotelu radykalnie wzrosła, a ilość nowych klientów też. Dlaczego? Bo ci ludzie opowiadali swoim znajomym o dziwnym zachowaniu, jakimś dziwnym pracowników tego hotelu, pokazywali te zdjęcia. Sprzedaż wzrastała. Bo takie miejsca się poleca. To jest właśnie to, że dalej ustawione w proces sprzedaży. Poza tym, my klienci lubimy dzielić się swoimi wrażeniami, doświadczeniami z innymi. Jasne, szybciej będziemy obrabiać komuś dubsko niż chwalić. No cóż, tacy jesteśmy, ale jeśli nie dasz powodu do narzekania, do obrabiania dupy, yy, dasz coś, co zaskoczy pozytywnie, no to możesz mieć pewność, że będą dzielić się również dobrymi doświadczeniami. I ty i ja tak robimy. Zarządzaj tym i wpakuj to w swój proces sprzedaży. Kreatywnie, mądrze, celuj w długi dystans z klientami. Cokolwiek sprzedajesz, zawsze jest coś, zawsze jest jakiś długi dystans, cokolwiek by to nie było. Chociażby polecenia właśnie. Wracając na moment do legendarnego Joe Girarda. Przecież około 80% klientów, którym ten facet sprzedał samochody, pochodziło właśnie z poleceń. Tych, którzy kupili wcześniej u niego. Dlaczego? Bo wpływał na to, bo opracował swój proces sprzedaży do perfekcji. Bo o każdego klienta i wiedział. I widział poza tym jednym tłum innych stojących. Bo produktem był Girard. Gdyby sprzedawał samochody, byłby coraz są samochodów, jakichś setki. A on sprzedawał siebie. Oczywiście, ktoś powie: To było 60 lat temu, kiedyś, dziś jest inaczej. Jeśli tak pomyślałeś tylko, to obudź się proszę natychmiast. Bo 40, 60 lat temu 4 razy 4 dawało 16 i zapewniam Cię, dzisiaj też jest 16. I raczej jutro też tak będzie, bo 16. Cokolwiek robimy w sprzedaży, w efekcie decyzje podejmują ludzie. Okej, okay, dziś komunikujemy się inaczej, jest inny świat, ale w końcu, na końcu zawsze decyduje człowiek. Tak jak 60 lat temu i tak będzie za 60 lat też, chyba. A na koniec krótka, fajna w sumie historia jednej rozmowy handlowej, która nie była rozmową handlową. Jak może powstać efekt motyla w sprzedaży oparty o polecenia? Właśnie takie nieoczywiste. Otóż, akurat pracowałem, pracowaliśmy wtedy z zespołem, z pewną agencją marketingową nad ich procesem sprzedaży. No, żeby tam sprzedawać więcej, takie dziwne zadanie. I obsługi klientów. Tak? Jednym z etapów było wprowadzenie tak zwanej kontroli jakości usługi. Dotychczas klientom wysyłali co jakiś czas jakieś elektroniczne ankiety i klienci jakoś tam wypełniali te ankiety. No i z reguły jak to sobie podsumowali. To wynikało, że no nie źle i to im wystarczało. Wszystkim. Mnie nie, nie. Dlatego poprosiłem o listę kluczowych klientów i udając się, udając ich pracownika, konsultanta, siedziałem z ich dyrektorem sprzedaży i dzwoniłem do nich, do tych klientów. Umawiałem się na konkretne terminy rozmowy i pytałem po prostu jak widzę naszą współpracę. Co tam, jak wy to widzicie. A tu okazywało się, że mówili o wiele więcej niż w tych ankietach wypisywanych. Tu zaczęły się dziać cuda. Wychwytywaliśmy błędy, o których nie wiedzieliśmy. Czasami klienci mówili nam o swoich planach biznesowych na przyszłość. Tym samym dowiadywaliśmy się o projektach, które dopiero mają być. A my już o nich wiedzieliśmy i mogliśmy się przygotować zanim oficjalne briefy rozsyłali. No, same pozytywy, które dyrektor odkrywał razem ze mną. Wiedzę otrzymywaliśmy w ten sposób, jaką w inny byśmy nie otrzymali. A to była wiedza o ich klientach. No to chyba ważna wiedza jest i warto ją mieć, czy nie? Jedną z rozmówczyń była młoda dziewczyna, kobieta, pracująca w sumie w takiej nie za dużej firmie, jako marketing manager. Rozmawiałem z nią dokładnie tak samo jak ze wszystkimi innymi, ale ta rozmowa była fajniejsza, była głębsza, była lepsza. Dziewczyna szczerze mówiła o, e, o swojej tam perspektywie, jak mieliśmy. I mieliśmy wrażenie, że tak naprawdę jakby czekała na taką rozmowę. Dużo tam ciekawych rzeczy, wyszło również błędów, ale nie w tym rzecz. Efekt motyla nastąpił za kilka dni. Otóż ta dziewczyna zadzwoniła do mnie, pytając, no, czy mogę swobodnie rozmawiać. No powiedziałem, no pewnie. Usiadłem sobie, no chcieliśmy rozmawiać. Okazało się, że jej mąż, bo ona ma męża, jest członkiem zarządu pewnej firmy innej. No nie mogę podać nazwy, ale firma ta jest tak minimum 15 razy większa od firmy tej młodej kobiety. Powiedziała. Że jej mąż ma kłopot pewną agencją, którą, która ich obsługuje. I czy możemy czy mogę z nim porozmawiać? No pewnie. I porozmawialiśmy sobie z panem mężem. I tak, urodził się największy kontrakt dla tej agencji, której pomagaliśmy optymalizować proces obsługi klienta. Jak? Z polecenia. To żona poleciła mężowi. Dlaczego tak się stało? Bo nietypowa rozmowa przeprowadzona z nią pokazała jej, że ma do czynienia z ludźmi, którym zależy, którzy wsłuchują się w klientów i dbają o ich tak zwany customer success, czyli co ty osiągasz kliencie drogi. A poza tym znają się na robocie. Rozmowa z dziewczyną, z którą teorety która teoretycznie nie miała charakteru handlowego, była genialną formą rozmowy handlowej. Właśnie. Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz, kto jest ci mężem, żoną, jakich znajomych ma ta osoba, w jakim środowisku się obraca, komu może o tym powiedzieć. W tym przypadku powiedziała mężowi, no, czy w inny sposób mogliśmy, ta firma mogła taki kontrakt z firmą męża uzyskać? Nie ma szans. Czy moglibyśmy pozyskać jej męża w jakiś sposób? Nie było takiej możliwości, nie ma szans, żadnych. Mogłoby się to przypadkowo wydarzyć, gdyby przesłali jakiś brief do wielu agencji, między innymi do niej, jakimś cudem, ale wtedy traktowaliby też ich, tą agencję, jak jedną z wielu agencji. A my nie jesteśmy jedną z wielu agencji, tak im mówiłem. Jesteście inni, dziwni, jacyś. I dlatego żona nas poleciła. Amen. Firma ta e, przekonała się, że warto poświęcić więcej czasu, że warto popracować nad dłuższym dystansem że warto. No że warto, bo to się po prostu opłaca. I tak też produkuje się polecenia, tak też można. Okej. Okay. Umiejętności handlowe to obszar kompetencji wykraczający dalej niż nam się wydaje, że wystarczy. Warto je rozwijać, warto je poszerzać, uczyć się, próbować, szukając swoich sposobów. Jak? Jak najszybciej? ok a jeśli cię to interesuje zacznij od książki zacznij sobie od książki a w zasadzie od książek bo to, jest, to są dwie one no, się łączą ze sobą a jeśli zaciekawi cię to bardziej to po więcej zerknij tu no to by było na tyle dobrego dnia Kalski jak to sprzedać o sprzedaży konkretnie